Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak oczyszczamy żurawki. Usuwamy wszystkie takie stare, brzydkie tego typu liście. Będziemy to wszystko usuwać i pozostawiamy takie młodziutkie i świeże, piękne listki. Mamy już prawie właściwie do połowy kwietnia, więc myślę, że pora jest na to odpowiednia. Nie robimy tego zbyt wcześnie, tylko czekamy, aż faktycznie te kępy ruszą z tymi młodymi listkami. No to też robimy też tak dlatego, żeby te młode listki były odżywione odpowiednio, czyli do tych starych liści, skoro je ucinamy, no to już nie jedzie pokarm, więc te młode listki są świeżo odżywione i dzięki temu mogą pięknie wzrastać. Poza tym są takie fajne, świeżutkie, młodziutkie i te kolory też są takie intensywniejsze. Zobaczcie tutaj przy tej odmianie, mamy tutaj właśnie wśród tych starych liści pochowane takie ślicznotki, więc wszystko to przez przycięcie wyjdzie nam na plan pierwszy. Część kęt może się okazać, że będzie właśnie taka malutka i drobniutka, ale dzięki takiemu zabiegowi one bardzo szybciutko właśnie nam ruszą i stworzą na nowo taką piękną kępę. Także my się bierzemy do pracy i jak zwykle pokażę Wam ten efekt ostateczny. Podcięcie żurawek gotowe. Są znacznie mniejsze, ale za to zobaczcie, jakie świeże, fajne przyrosty. Nie wiem, czy kiedyś patrzyliście, jak żurawki rosną, ale zobaczcie, wypiętrzają się one na takich łodygach. O, zobaczcie. I najczęściej na samym końcu jest taki pąk, z którego wychodzą nowe liście. Natomiast zobaczcie, ona świetnie też potrafi odbijać u samej podstawy. I dlatego też tutaj takie ścięłam kilka takich pędów, które były zbyt długie i tam dosłownie dwa listki czy trzy powychodziły. O, zobaczcie, to jest kolejne. Tutaj takie maleństwa są, wychodzą sobie z samej podstawy. Natomiast zobaczcie, tutaj naokoło jest mnóstwo takich pączków, z których już liście zaczynają wychodzić. Także dlatego też przycięłam, żeby nam się tutaj ładnie zagęściło od tej strony, od tego dołu. I też przycięłam z tej strony, ponieważ zobaczcie, idzie nam tutaj właśnie kolejny pęd, idzie od podstawy. I tutaj też już piękne wychodzą młode liście od samej podstawy. Więc jeżeli macie już takie stare żurawki, nie wyglądają one już zbyt fajnie, to właśnie to jest taki dobry moment na to, żeby je poprzycinać, podmładzać. One bardzo mają tendencję do takiego wypiętrzania się właśnie, więc jeżeli ktoś chce też, żeby one nie wyrastały tak wysoko, no to trzeba właśnie pilnować w ten sposób tej wysokości, czyli skracać sobie te pędy. Na tej rabacie te żurawki tutaj bardzo szybko się wypiętrzają. One są dosyć duże, dosyć wysokie. Natomiast reszta mniej więcej utrzymuje ten poziom takich 20-30 cm. Także tak to wygląda. Świeże listeczki. Tu jeszcze Wam tą żółtą odmianę pokażę. Chciałam Wam pokazać, jak pięknie wyglądają żurawki, które przycinaliśmy. Zobaczcie, jak pięknie aż świeci w słońcu ta żółta odmiana. Tutaj mamy odmiany purpurowe. Tutaj jest taka czekoladowa. Zobaczcie, jak już ładnie wygląda. I to, co Wam pokazywałam ostatnio, to zobaczcie, jak ładnie się to już rozwija. Rozwijają się nowiusieńki listki, więc śmiało możecie odmładzać sobie żurawki, kiedy już są za stare, albo na przykład wydaje Wam się, że nie przetrwały zimy. Czasem one po zimie, jeżeli nie przykryliście
dla pewności ich igliwiem, to one czasem wyglądają tak kiepsko po zimie, więc trzeba im troszeczkę dopomóc, mocniej je podlać, bo mamy bardzo sucho, więc i będą też tak pięknie się prezentować. Zobaczcie, piękne, świeżuteńkie kolory. My bardzo często też oczyszczamy żurawki w trakcie sezonu, właśnie z jakichś takich najstarszych liści, żeby jak najwięcej było tych świeżutkich, takich najładniejszych. Żurawki są bardzo wdzięcznymi roślinami, bardzo je lubię. Są ozdobą ogrodu przez cały rok, więc jeżeli nie możecie się zdecydować, a chcecie takie właściwie bezobsługowe rośliny, to śmiało możecie z nich skorzystać. W okresie letnim, już mniej więcej od czerwca, zaczynają wypuszczać na długich łodyżkach takie dzwoneczkowate, drobne kwiaty, które są bardzo miododajne. Tutaj zawsze dużo owadów się kręci koło nich, więc też mają wtedy swój taki dodatkowy urok.